Mali pacjenci Suwalskiego Szpitala Wojewódzkiego nowy rok szkolny powitali razem z doktorem Klaunem. Nie wszystkie dzieci miały dzisiaj możliwość uczestniczenia w uroczystościach rozpoczęcia roku szkolnego. Należą do nich pacjenci pediatrii i chirurgii. Powrotowi do macierzystych placówek oświatowych, w tym także do przedszkoli, po wakacjach towarzyszy z jednej strony ekscytacja, z drugiej niepokój i napięcie. Jak nie poddać się stresowi szkolnemu? Według instruktorów z Fundacji Dr. Klaun najskuteczniejsza jest terapia śmiechem. Jeśli się uśmiecha, bardzo dobrze wie, że uśmiech i radość pomaga w szkole, tak? Powrócić po wakacjach do szkolnych zajęć, do szkolnych obowiązków, żeby się nie denerwować. Antystresowo działa też wielki czerwony nohal, który jeśli tylko przyczepimy go do twarzy, pomaga w chwilach zwątpienia. To, jak zapewnia doktor Klaun, metoda niezawodna i sprawdzona. Komik gwarantuje jej skuteczność i poleca absolutnie wszystkim dzieciom, rodzicom i nauczycielom. Stworzony przez Fundację Dr. Klaun poradnik powstał głównie po to, by pomóc uczniom i przedszkolakom w bezstresowym powrocie do macierzystych placówek oświatowych. Celem przeprowadzonej w szpitalu przez tę fundację akcji jest budowanie pozytywnego nastawienia do szkoły i nauki. Tutaj wszystko może się zdarzyć. Przy okazji niecodziennych odwiedzin mali pacjenci Suwalskiego Szpitala oraz ich rodzice doskonale się bawili. Odbyli też warsztaty z magii, podczas których nauczyli się wyczarowywać kolorowe obrazki za pomocą magicznej formuły. Każdy z uczestników otrzymał też prezent do szkolnego tornistra.